Słowotok na planecie FM. Zaprasza Jeremiah Mrożek. Jeremiah Mrożek, witam was bardzo serdecznie. Zaczynamy Słowotok. Dzisiaj w Słowotoku przyglądamy się zmianom, jakie zaszły w szkolnictwie wyższym. Kolegium Civitas zaprasza przyszłych dziennikarzy na studia. Ci, którzy studiowali do tej pory na uczelni Wańkowicza, mają możliwość kontynuowania nauki właśnie na Kolegium Civitas. Jako student dziennikarstwa, no i dziennikarz, szukam odpowiedzi na pytanie, po co młodzi ludzie chcą studiować właśnie dziennikarstwo. Ja wiem, że jest takie powiedzenie, że najlepszymi dziennikarzami są ci, którzy nigdy nie ukończyli studiów dziennikarskich, i to też czasami się sprawdza, ale tak, myślę, że... Ja mam tutaj pewne zastrzeżenia. Myślę, że studiować dziennikarstwo nie zaszkodzi. To znaczy, to na pewno, jeśli ktoś czuje w sobie jakieś powołanie do tego i chce to robić. Żeby w przyszłości zostać dziennikarzem, nie wystarczy skończyć dziennikarstwo. Potrzebna jest chęć pracy i ta iskra, która sprawi, że będzie nam się chciało bez względu na ciężar pracy. Czy młodzi ludzie, którzy idą na studia i myślą o pracy w mediach, mają tę iskrę? I o tym dzisiaj w Słowotoku. Zaczynamy. Topowe tematy w Słowotoku na planecie FM. Moim i waszym gościem profesor Stanisław Mocek, Kolegium Civitas, Studia Społeczne i Polityczne. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Panie profesorze, ostatnio mała rewolucja w Kolegium Civitas. Połączyliście się. No nie do końca to jest tak, nie połączyliśmy uczelni, to jest, myśmy wyraźnie o tym pisali w komunikatach, że jest to połączenie czy konsolidacja studiów dziennikarskich, natomiast nie uczelni. Założyciel uczelni imienia Wańkowicza zwrócił się do nas z prośbą, znajdując się w sytuacji, trudnej sytuacji finansowej i likwidacji uczelni, o możliwość kontynuowania przez studentów zajęć w kolegium. My od 12 lat mamy studia dziennikarskie. Wprawdzie nie są to studia na kierunku dziennikarstwo, tylko na kierunku politologia. Ale tak jak powiedziałem, od 12 lat mamy już te studia, którymi formalnie kieruje i program, i obsadę skonstruował Jacek Żakowski. Więc uczyny u nas właściwie czołówka polskich dziennikarzy z Michałem Komarem, z Juliuszem Braunem, Roman Kurkiewicz, Grzegorz Miecugow, uczył Jacek Rakowiecki, szereg innych osób. To wszystko jest na naszej stronie. Więc zgodziliśmy się, no, biorąc pod uwagę głównie sytuację studentów. Formalnie jak to teraz wygląda? Czyli uczelnia Wańkowicza dalej istnieje, ale studenci, którzy studiują tam dziennikarstwo, przychodzą na zajęcia do Kolegium Civitas? Tak. Nie, uczelnia kończy swoją działalność z końcem tego semestru, czyli w lutym. No i chodziło o to, żeby z wyprzedzeniem dać sygnał studentom, że od marca mogą, czy od końca lutego, kontynuować studia na innej uczelni, żeby no, te pół roku mieli na możliwość. Oczywiście tutaj studenci mają możliwość wyboru uczelni. To nie jest tak, że jest jakiś nakaz czy przymus, że muszą koniecznie przyjść do kolegium, bo studiów dziennikarskich jest więcej w Warszawie. No i oni mają tutaj możliwość wyboru, ale był to, się taki... To wiąże z jakimiś dodatkowymi opłatami? Jak to wygląda? Nie, my honorujemy postępowanie kwalifikacyjne, które oni przeszli już wcześniej. Program studiów będą mieli dostosowany w zasadzie do kontynuowania albo ukończenia studiów, bez sięgania już jakby w ich przeszłość, w to, co już do tej pory przechodzili. Więc chodzi o takie w miarę łagodne dla nich przejście, no, gdzie oni będą mogli, studenci na przykład drugiego roku, czy zwłaszcza trzeciego, bo to jest szkoła licencjacka, więc to są studenci, którzy jeszcze mają pół roku tylko na napisanie licencjatu i zakończenie studiów. W procedurze właśnie likwidacji uczelni jest konieczność wskazania ministerstwu takiej uczelni, która jest gotowa przejąć studentów. I myśmy taką gotowość wyrazili, a od studentów zależy teraz decyzja. Panie profesorze, odnosi pan wrażenie, że takich sytuacji będzie więcej, bo ja też to obserwuję, co się dzieje na rynku, że wiele uczelni niepublicznych zaczyna się łączyć. Jest ta konsolidacja, to zwieranie, że tak powiem, szyków, bo podobno studentów coraz mniej, no i uczelni tutaj jakoś próbują tak zagospodarować tymi młodymi ludźmi, żeby przyszli właśnie do nich. Będzie więcej takich połączeń, takich przejęć? Na pewno będzie więcej, bo nawet te szacunki, które były w ostatnich danych przytaczanych w prasie do 2015 roku. Ma zniknąć znaczna część uczelni. Oczywiście to już oficjalnie się mówi o tym, że przetrwają te najlepsze i te najgorsze. To znaczy te najgorsze w rozumieniu tanie, kiedyś to się mówiło, produkcja dyplomów. Więc
Oczywiście ten proces będzie zachodził. To jest proces inny niż z uczelniami państwowymi, czyli publicznymi, ponieważ z uczelniami publicznymi jest trochę tak jak zadłużonymi szpitalami. Szpital nie może upaść. I ta uczelnia też nie upadnie. I ta uczelnia nigdy nie upadnie. Ja nie chcę podawać tutaj nazw uczelni w Warszawie, czy przynajmniej jednej, o której wiem, że jest bardzo poważnie zadłużona, ale ona nie może upaść. Natomiast... Niepubliczne muszą sobie radzić normalnie na rynku. Tak muszą sobie radzić na rynku, bo uczelnie publiczne, trzeba pamiętać o tym, że mają potężną dotację dla studiów stacjonarnych, czyli dziennych. A ja zastanawiam się, jaka będzie korzyść z tego, albo niekorzyść dla samych studentów, dla tych młodych ludzi, którzy myślą o studiowaniu właśnie na uczelni niepublicznej. Czy ta konsolidacja będzie w ogóle miała wpływ na ich proces kształcenia, na to, czego się będą uczyć, bo też nie chcę, żeby to wyglądało troszeczkę jak moja podstawówka. Pamiętam, że to był gigantyczny gmach, w którym było tysiące młodych ludzi. No i generalnie tak, no to było coś niebywałego. Wie pan, taki gigantyczny, tak. Wielki budynek. Są takie uczelnie w Polsce. Jest całe konsorcjum, to zresztą mogę wymienić, bo to w prasie wszędzie się pojawiało, konsorcjum uczelni bankowych, które bodajże 9 już się połączyło w różnych miastach. Ja mogę powiedzieć o naszej uczelni. Ona jakby z założenia nie jest duża. Myśmy nie budowali, nie chcemy budować dużej uczelni. To znaczy ta uczelnia zawsze, ze względu też na to, że my jesteśmy pod patronatem Instytutu Polskiej Akademii Nauk, na nas niejako został nałożony taki certyfikat dobrej jakości. No jest ktoś taki jak Tomasz Lis, który ma własny portal internetowy, jest redaktorem naczelnym tygodnika, ma własny program telewizyjny, albo są inne gwiazdy, nazwijmy to, dziennikarskiego show biznesu, które zmieniają samochody jak rękawiczki, to tylko te włoskie marki. Może mi trochę łatwiej jest nawet o tym mówić, ponieważ po pierwsze nie jestem dziennikarzem, a po drugie pisałem na ten temat w swoich książkach, więc to był ten dylemat, zawód czy powołanie trochę, zawsze. Natomiast z tego, co rzeczywiście widzę, to coraz bardziej jednak staje się sprofesjonalizowanym jednak zawodem. To powołanie gdzieś schodzi, zresztą to nawet w wynikach badań w tej chwili wychodzi, że kiedyś zawód dziennikarza był bardzo wysoko w hierarchii tak zwanych zawodów zaufania publicznego. W tej chwili bardzo znacznie nastąpił spadek tego. To znaczy ludzie. Ty za to winien odpowiedzialny. Ja myślę, że trochę to, co ludzie obserwują z takiego bezpośredniego, codziennego przekazu, że dziennikarze jedni się wikłają za bardzo i stają się pewną stroną w pewnych sprawach. Czyli wchodzi polityka. Czyli wchodzi albo polityka, albo inne interesy, na przykład biznesowe. I nie traktują dziennikarzy, no już to powiedzenie czwarta władza to już w ogóle jakby straciło na znaczeniu, bo to powstaje pytanie, kto kogo ma kontrolować, tak? Bo kiedyś właśnie media miały kontrolować władzę, biznes, nawet służby specjalne, a teraz za dużo jest przykładów i uwikłania dziennikarzy jednak w różnego typu takie podejrzane relacje i one oczywiście, to jest też tak jak trochę z wyobrażeniem ostatnio o księżach na przykład, że to wszystko zależy, jaka jest tego skala, bo my widzimy pewne spektakularne sprawy. Natomiast być może znaczna część dziennikarzy jest całkiem porządnymi ludźmi, którzy przestrzegają zasad swojego zawodu, no ale widać tylko tych, którzy robią to w sposób naganny. Ale nie osądzać i nie winić na przykład tych młodych ludzi, których marzeniem jest przeprowadzenie wywiadu na przykład z Rihanną niż z prezydentem Bronisławem Komorowskim. No bo ja też rozumiem to, że w pewnym momencie i polityka potrafi się znudzić i jakby to, co dzieje się w mediach, ta debata publiczna, no też może młodych ludzi odstraszyć. Dla nich bardziej atrakcyjne od polityki wydaje mi się właśnie ta sfera, gdzie jest dużo kamer, dużo światła, dużo się dzieje, jest wielka scena, wielkie pieniądze i znane nazwiska. Tego w Pałacu Prezydenckim nie ma. No tak, takie jest wyobrażenie o tym zawodzie. Tak jak pan powiedział, często bardzo szybko taka osoba jest sprowadzana na ziemię. To i tak. Natomiast to, co chyba pozostanie, mam nadzieję, zawsze taką cechą tego zawodu, to powinna być ciekawość świata.
to, co pan powiedział, no niech to będzie wywiad z Rihanną, ale żeby się czegoś dowiedzieć po prostu. Bo może rzeczywiście można się czegoś dowiedzieć, to nie można zakładać. Kiedyś mi ktoś powiedział, że to jest tak jak trochę, akurat studiowałem socjologię, więc mi od początku na studiach mówiono coś takiego, że socjolog zawsze powinien się dziwić. Znaczy, nigdy nie powinien przyjmować niczego za rzecz oczywistą. I tak trochę jest dziennikarzem, że dziennikarz powinien się, ta ciekawość powinna polegać na tym, że nawet jak coś wydaje się oczywiste, to powinno go dziwić, mhm, i on powinien dążyć do tego, żeby poznać to, a przy okazji ten proces pokazać innym. Proces no, w postaci tekstu, audycji, wywiadu, czy innej formy właśnie takiej dziennikarskiej. To proszę mi w takim razie odpowiedzieć na to pytanie, czy przychodzą młodzi ludzie z iskrą, z tym takim wewnętrznym przekonaniem, że to będzie ciężka praca, ale w ogóle fajnie to robić, że to niekoniecznie musi się wiązać z wielkimi pieniędzmi. Czy to już się zmieniło? Na pewno część tak, to znaczy to na pewno tutaj jest pewne zróżnicowanie i na przykład u nas w uczelni na dziennikarstwo chyba jesteśmy takim już trochę, nie chcę powiedzieć, skansenem w skali polskiej, bo my mamy w dalszym ciągu rozmowy kwalifikacyjne na dziennikarstwo. Chodzi o to, żeby poznać młodego człowieka i zobaczyć tę iskrę. Nie wystarczają wam punkty z matury? No powinny wystarczać, ale takie przyjęliśmy założenie i zobaczymy, na ile ono będzie dalej skuteczne. Że chcemy właśnie zobaczyć w tym kimś, kto przychodzi na takie studia, coś niezwykłego. No i czasami tak jest. Ja bym się dostał po takiej rozmowie naszej? No to zależy, jak przebiegałaby rozmowa. No a jak tutaj w porządku? Nie chcę zadawać teraz kłopotliwych pytań. Dobrze, to nie zadajemy w takim razie, a nóż. Ale nie, praktyka pokazuje, że później studenci są dumni z tego. No, oczywiście ci, którzy się dostają i bardzo sobie cenią to i się wyróżniają jako ci, którzy no właśnie przeszli jakąś pewną barierę, zwłaszcza właśnie jeszcze po maturze, taką, która daje im no, pewnego rodzaju taką kartę wstępu na rzeczywiście elitarne studia, bo na roku jest niedużo osób, to jest granica 20-30 osób na roku. Także to muszę zapytać w takim razie, bo pan poruszył jeszcze jedną kwestię, to szybkie pytanie, czy uczelnia niepubliczna może sobie pozwolić na określenie, bo może się nie dostać? To znaczy w dobie, kiedy ta konsolidacja jest, kiedy te uczelnie się razem łączą, kiedy tych młodych ludzi na rynku jest coraz mniej, to można sobie pozwolić na właśnie przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych, na to jeszcze takie wewnętrzne, brzydko nazwę, sito i dobieranie studentów? Jest to oczywiście eksperyment. On się może nie udać w pewnym momencie, ale ostatnie lata pokazują, że całkiem nieźle nam to wychodzi. Także to na pewno by była zapora, gdybyśmy przyjmowali, tak jak na uniwersytecie, rzędu, nie wiem, ilu w tej chwili się przyjmuje na dziennikarstwo. Dużo. 100-200 osób, co jest jakimś horrendalnym nieporozumieniem. Dla mnie szaleństwo jest to, że jest 17 na miejsce. No więc właśnie. I tutaj dlatego, tak jak powiedziałem, dla niedużej uczelni, którą my chcemy być, bo tylko wtedy zachowujemy jakość i taką no, wysoki poziom kształcenia, nie da się kształcić w masowej uczelni dużej. I wiele uczelni ponosi klęskę w tej chwili, właśnie nastawiając się przez lata na taki model. My oczywiście honorujemy na wielu kierunkach wyniki matury i tam rozmów nie ma. Natomiast powiedziałem o dziennikarstwie jako tym wyróżniku, gdzie warunek jakby uczenia osób, tych, które w części tylko wymieniłem tutaj, jest taki, że chcą poznać kandydata. Moim i waszym gościem był profesor Stanisław Mocek, kolegium Civitas Studia Społeczne i Polityczne. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzisiaj w Słowotoku przyglądaliśmy się zmianom, jakie zaszły w szkolnictwie wyższym. Kolegium Civitas zaprasza przyszłych dziennikarzy na studia. Ci, którzy studiowali do tej pory na uczelni Wańkowicza, mają możliwość kontynuowania nauki właśnie na kolegium Civitas. Jako student dziennikarstwa, no i dziennikarz, szukałem odpowiedzi na pytanie, po co młodzi ludzie chcą studiować właśnie dziennikarstwo. Żeby w przyszłości zostać dziennikarzem, nie wystarczy skończyć takie studia. Potrzebna jest chęć pracy i ta iskra, która sprawi, że będzie nam się
się chciało, bez względu na ciężar pracy. Pamiętajcie o tym, że Słowotok jest na Facebooku. Jeżeli wiecie o jakimś fajnym wydarzeniu, o którym warto powiedzieć, dajcie znać. Może sami coś organizujecie. Nasz fanpage na Facebooku czeka na wasze propozycje. Słowotok na Planecie FM.